Cześć! Zapraszam na szybki przegląd pozostałych nowości, jakie Samsung zaprezentował 5 sierpnia. Gamę nowości Samsunga uzupełnia smartwatch Galaxy Watch 3 występujący w dwóch rozmiarach 41 i 45 mm. Zegarek otrzymał obrotowy pierścień wokół okrągłego wyświetlacza, który ułatwia poruszanie się po menu. Wyświetlacz to Super AMOLED o średnicy 1,2 albo 1,4 cala, zależnie od rozmiaru zegarka, a rozdzielczość ekranu to 320x320 pikseli. Wyświetlacz chroni szkło Gorilla Glass DI. Wewnątrz zegarka pracuje procesor Exynos 9110 wspomagany przez gigabajt RAMu i 8 giga pamięci na dane. Zegarek wyposażono w łączność Wi-Fi i Bluetooth, a opcjonalnie w LTE. Obudowa jest wodoszczelna i ma certyfikaty IP68 oraz 1810G, czyli ten wytrzymałościowy. Pojemność akumulatora to 247 albo 340 mAh. Możliwe jest oczywiście ładowanie bezprzewodowe. Smartwatch ma system Tizen, rozbudowane funkcje monitorowania aktywności, a także pulsometr i czujnik natlenienia krwi. Nie zapomniano oczywiście o GPS. Zegarki mają wymienne paski, szerokość to 20 albo 22 mm. Nowością jest funkcja wykrywania upadku użytkownika, a ceny zegarka wynoszą 1899 lub 2099 za model 41 mm albo 1999 i 2199 za model 45 mm. Oczywiście te droższe to są modele z LTE. Mamy też nowe bezprzewodowe słuchawki Galaxy Beans. Buds. Ale to dlatego, że one mają kształt fasolek, wyglądają śmiesznie, ale są dosyć wygodne. Mają wymienne końcówki pozwalające na dopasowanie do ucha. Słuchaweczki wyposażono w 12 mm głośniki dostrojane przez AKG. Mają te słuchawki, słuchajcie, Bass Reflex i układ aktywnej redukcji szumów otoczenia. Słuchawki wyposażono w 3 mikrofony oraz sensor wykorzystujący dodatkowo przewodnictwo kostne, żeby zapewnić lepszą separację głosu podczas rozmowy. Każda ze słuchawek waży 5,6 g, a czas ich autonomicznej pracy to 5 albo 7 godzin, zależnie od tego, czy za ANC, czy bez. Z doładowywaniem z akumulatora w pokrowcu na te słuchawki czas pracy sięgnie już 28 godzin, a do wyboru będą 3 kolory korespondujące z resztą zaprezentowanych dziś urządzeń. Cena tych słuchawek to 849 zł. I to już wszystkie z premierowych urządzeń Samsunga, jakie mogłem Wam dzisiaj pokazać. Serdecznie dziękuję za oglądanie i zapraszam na kolejne filmy. Do zobaczenia, cześć! A jeśli jeszcze nie zobaczyliście, co nowego poza akcesoriami Samsung zaprezentował na dzisiejszej konferencji Unpacked, zerknijcie na listę nowych filmów na naszym kanale.